Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję drukarki HP DeskJet 4220E. Zacznijmy od zawartości opakowania oraz obudowy. W pudełku znajdziemy na początku instrukcję obsługi, dalej jest przewód zasilający oraz dwa tusze startowe. Jeden jest kolorowy, a drugi do czarnego druku. No i na samym końcu znajdziemy jeszcze drukarkę. Omawiając jej obudowę, to od tyłu znajdziemy miejsce na umieszczenie papieru. Jest tutaj specjalna tacka, która się delikatnie odchyla do tyłu i to właśnie na niej od razu możemy umieścić większą ilość papieru. Po wydrukowaniu kartka wydostaje się od przodu, tutaj także mamy tackę, więc nasze wydruki nie będą latały po całym pokoju. Oprócz tacki na przodzie mamy jeszcze miejsce na umieszczenie tuszu, nieco wyżej jest panel do sterowania złożony z kilku przycisków oraz małego ekraniku do sterowania. Idąc od prawej strony mamy klawisz do włączania urządzenia, dalej mamy dwa przyciski do uruchamiania Xero w kolorze oraz w czarno-białym, po drugiej stronie ekranu mamy klawisz do włączania lub wyłączania Wi-Fi oraz przycisk do drukowania informacji o sprzęcie. Przedostatni klawisz uruchamia drukowanie, np. jeżeli wystąpi jakiś błąd lub gdy wyślemy plik z opcją zatwierdzenia drukowania na urządzeniu, no i ostatni klawisz anuluje drukowanie. Jeśli chodzi o ekranik, to od prawej strony mamy informacje na temat tuszu, dalej mamy liczbę stron, która zostanie zaraz wydrukowana, jest także informacja o łączności z siecią, mogą się także pojawiać tutaj informacje o błędach. No to przechodzimy dalej. Na samej górze mamy bowiem skaner, a tak właściwie dwa rodzaje skanerów. Jest zwykły, płaski skaner, na którym możemy ustawić jednocześnie jeden dokument do zeskanowania, oprócz tego jednak mamy skaner z podajnikiem, na którym możemy umieścić maksymalnie 35 stron jednocześnie i wtedy każda strona jedna po drugiej zostaną zeskanowane na smartfona lub laptopa. Konstrukcyjnie całość wygląda całkiem nieźle. Urządzenie myślę, że ma wszystko co potrzebne w takim codziennym zastosowaniu. Rozmiary urządzenia też nie są jakieś przepotężne, więc nawet w mniejszych mieszkaniach myślę, że to może się sprawdzić. A jak zacząć korzystanie z tej drukarki? Najłatwiej urządzenie skonfigurować za pomocą aplikacji. Pobieramy program HP Smart, logujemy się lub zakładamy nowe konto, a następnie przechodzimy do sekcji dodawania nowego sprzętu. Następnie uruchamiamy drukarkę i przyciskamy klawisz informacji, żeby potwierdzić łączność ze smartfonem. Następnie chwilę czekamy i po chwili połączymy się z siecią, którą wcześniej wybraliśmy na liście. Następnie dostaniemy informację, że powinniśmy zamontować tusze. Jak mówiłem, od razu w opakowaniu znajdziemy zestaw z tuszami, możemy je więc zamontować od przodu i wygląda to tak, że otwieramy pokrywę, wtedy te dysze na tusze automatycznie przejadą na środek urządzenia, my wtedy zdejmujemy tasiemki zabezpieczające, umieszczamy tusz w drukarce, dociskamy delikatnie do tyłu, no i na koniec możemy zamknąć klapkę. Gdy tusz zostanie zamontowany, wydrukuje się także informacja na temat naszej jakości druku, możemy też od razu spojrzeć, czy nasze drukowanie przebiega w pełni prawidłowo. Ciekawostką na pewno jest to, że ta drukarka może działać w modelu subskrypcyjnym, czyli że będziemy automatycznie otrzymywali tusz do domu. Na start po zakupie drukarki otrzymujemy 3-miesięczny dostęp do darmowej subskrypcji HP Instant Ink. Wygląda to tak, że rejestrujemy się na stronie, następnie wybieramy, ile stron miesięcznie będziemy drukować. Plany zaczynają się od 10 stron miesięcznie za 7,59 zł, kończy się nawet na 700 stronach miesięcznie, wtedy koszt to 145,99 zł. Subskrypcja polega na tym, że jeżeli tusz nam się kończy w drukarce, to automatycznie zostanie wysłany nowy, nie musimy więc zastanawiać się kiedy kupić tusz, tylko on przyjdzie bezpośrednio pod nasze drzwi. A w zasadzie tak teoretycznie powinno być, mam w sumie dwie zarejestrowane drukarki w tym systemie, no i niestety nie do końca działa to w pełni sprawnie. Przede wszystkim paczka idzie z Niemiec i jest wysyłana pocztą polską, co kończy się niestety tym, że niemal za każdym razem miałem awizo w skrzynce. Niemal, bo nawet jednego razu nie dostałem żadnego awizo, nie miałem żadnej informacji o paczce, no chyba, że zaliczyć moment, kiedy dostałem maila, że paczka została zwrócona do magazynu. Żeby ponownie wysłali paczkę, musiałem się skontaktować z obsługą klienta, wtedy tusz miał zostać wysłany do mnie już kurierem, no ale niestety znowu była to poczta. Jeśli jednak już tusz do nas przyjdzie, może nas zaskoczyć to, że jest on znacząco większy niż ten umieszczony w urządzeniu. Ma on nam po prostu dłużej posłużyć, żeby ta wymiana nie była zbyt częsta. Ciekawostką na pewno jest to, że zużyte wkłady możemy darmowo zwrócić, zaznaczając odpowiednią opcję na stronie. Wraz z tuszem otrzymujemy nawet foliopak, do którego możemy umieścić taki tusz,
i przy najbliższej wymianie zwrócić go do firmy w celu dalszego recyklingu. Aby ta subskrypcja działała, to musimy mieć cały czas dostęp do internetu, inaczej drukarka może nie łączyć się z serwerami. Wtedy mogą być problemy z tym, żeby w ogóle potwierdzić, że mamy dostęp do subskrypcji, a jednocześnie nie zostanie przekazana informacja w przypadku, gdy zacznie nam się kończyć tusz. A co jeśli nam ta 3-miesięczna subskrypcja się zakończy? No wtedy mamy dwa warianty. Albo przejść na płatny model, wtedy płacimy tą ustaloną kwotę w zależności od zadeklarowanej liczby stron, albo ewentualnie możemy zrezygnować z pakietu i przejść do obsługi bezsubskrypcyjnej. Oznacza to niestety, że musimy zakupić całkowicie nowy tusz. Te wkłady, które otrzymamy w ramach subskrypcji, są automatycznie blokowane, nic już więcej nie wydrukujemy, jeżeli nasza subskrypcja zostanie zakończona. Trochę to dziwne rozwiązanie, no bo osobiście też miałem tak, że subskrypcja wygasła mi dosłownie kilka dni po otrzymaniu tuszu, zostałem więc praktycznie z pełnymi wkładami, których no niestety już nie da się użyć. Nie do końca to ekologiczne, myślę, że fajna byłaby opcja wykupienia takiego tuszu, którego już nie chcemy używać w subskrypcji, no bo tak ten pełen wkład staje się bezużyteczny. Szczególnie, że gdybyśmy wznowili znowu subskrypcję, to ponownie zostanie wysłany nowy tusz, nawet jeśli poprzedni otrzymaliśmy chwilę temu, bez względu na to, ile tuszu jest jeszcze we wkładzie. Tak więc ogólnie pomysł z tą subskrypcją niezły, ale według mnie nie do końca przemyślany. Przede wszystkim w kontekście miejsca, sposobu oraz częstotliwości wysyłki, a także tego, co się zadzieje z tuszem, jeżeli jednak z tej subskrypcji zrezygnujemy. Subskrypcja to jednak tylko jedna z opcji, no bo normalnie też oczywiście możemy drukować. Tak więc, jak ta drukarka sprawdza się w praktyce? Drukarka na pewno nie jest demonem prędkości. Producent deklaruje 8,5 strony na minutę w czerni i 5,5 strony na minutę w kolorze, jednak no mam wrażenie, że jest to wyłącznie wtedy, gdy włączymy najniższą jakość druku. Drukowanie chwilę trwa, co na pewno trzeba mieć na uwadze. Zresztą na stronie też przeczytamy, że nie jest to drukarka do wielkich druków, tylko raczej zalecane jest od 100 do 300 stron miesięcznie, więc raczej sprawdzi się do sporadycznego druku, na przykład w domu czy niewielkiej firmie. Porównując czas drukowania na trzech różnych prędkościach druku, widać na pewno sporą różnicę. Możecie to też zobaczyć w filmie, na pewno ta różnica między czasem drukowania w najniższej jakości i jakości najwyższej to jest przepaść, jednak no jednocześnie też ten druk od razu staje się dokładniejszy. Myślę jednak, że ta drukarka sprawdza się przede wszystkim do drukowania tekstu, jakichś wykresów, drobnych grafik, na pewno jednak nie do zdjęć. Widać, że na takich zdjęciach pojawiają się czasem pasy, nie są one perfekcyjnej jakości, więc no od czasu do czasu, gdy coś tam musimy wydrukować, jakieś całe zdjęcie, to może i to się sprawdzi, ale na pewno nie jest to sprzęt do drukowania zdjęć do domowych albumów. Drukować możemy na kilka sposobów. Najprościej będzie z komputera, wybierając odpowiednią drukarkę. Tak naprawdę nawet nam nie są potrzebne żadne sterowniki. Urządzenie bardzo łatwo się łączy z drukarką i obsługa jest praktycznie bezproblemowa. Druga opcja, która wydawała mi się jeszcze bardziej bezproblemowa, to aplikacja na smartfona. W praktyce jednak nie do końca w pełni poprawnie to działa, bo czasami po prostu drukarka jakby nie łączy się z aplikacją. Pojawia się informacja, że ten sprzęt czy jakieś funkcje są niedostępne, wtedy najczęściej musimy po prostu zrestartować drukarkę, żeby kontynuować drukowanie. I nie, na pewno nie jest to wina tego modelu. Tak jak wspomniałem, mam dwie różne drukarki, w dwóch miejscach, więc na dwóch różnych sieciach. I nawet korzystając z różnych smartfonów, ten problem niestety od czasu do czasu się pojawia. Gdy jednak wszystko zacznie działać, to możemy z poziomu aplikacji drukować czy też skanować różne dokumenty. Przebiega to całkiem sprawnie, już bez większych zakłóceń. Poza tym w tej aplikacji możemy też korzystać z różnych szablonów. Do tego jest ciekawostka w postaci takiego faksu mobilnego do tworzenia takich podstawowych faksów. Ciekawostka jest także przy skanowaniu, ponieważ od razu możemy edytować sobie zeskanowane dokumenty, możemy je obracać, możemy przetwarzać na tekst, chociaż ta ostatnia opcja niestety nie działa dokładnie. O ile zmiany czcionki przy polskich znakach jeszcze jestem w stanie zrozumieć, to niestety pojawiają się także sytuacje, że zamiast liter są na przykład kreski i taki zeskanowany tekst staje się nie do odczytu. Tak więc no tych funkcji tutaj trochę jest, niestety nie wszystkie działają w pełni sprawnie, jednak no do podstawowego drukowania czy skanowania sprzęt powinien się sprawdzić. Tak więc podsumujmy. Co warto wiedzieć o drukarce HP DeskJet 4220e? Jest to drukarka, która kosztuje niecałe 300 zł,
a może zaoferować całkiem sporo. Możemy drukować w kolorze czy w czarno-białym, możemy też skanować na dwa sposoby, no bo zarówno pojedynczo na płasko, jak i przy użyciu podajnika. Do tego obsługa z poziomu tego panela jest bardzo prosta, bezproblemowo przebiega też sterowanie z komputera, a z aplikacją, jeżeli tylko nie wystąpi jakiś błąd, też możemy sporo zadziałać. Ciekawą opcją dla niektórych osób może być także korzystanie z tej subskrypcji na tusz, wtedy nie musimy się przejmować tym, czy nagle nie zabraknie nam tuszu. No oczywiście pod warunkiem, że faktycznie paczka do nas dotrze, no bo niestety z Pocztą Polską może bywać różnie. Czy to się opłaca, to już wszystko zależy od tego, jak dużo drukujecie. Jeżeli też się chce mieć spokojną głowę i nie zastanawiać się, kiedy trzeba dokupić tusz, to też może być to ciekawa opcja. Ważne jednak, że możemy także korzystać z normalnych wkładów bez subskrypcji, więc no mamy wybór i to my decydujemy, w jakim wariancie korzystamy z drukarki. Najbardziej w urządzeniu brakuje mi możliwości automatycznego drukowania dwustronnego. Jednocześnie drukuje się tylko po jednej stronie, ewentualnie no możemy sobie ręcznie przerzucić kartki i wydrukować ponownie po drugiej stronie, jednak no jest już wtedy nieco więcej kombinowania. Poza tym no na pewno drukarka nie jest jakoś specjalnie rozbudowana pod kątem prędkości drukowania, no ale też nie oszukujmy się, sama cena już tego nie sugeruje. Tak więc do domowych zastosowań, jeżeli nie drukujemy jakoś specjalnie dużo, to jest to naprawdę ciekawy sprzęt, jednak jeżeli codziennie drukujecie po kilkaset stron, to na pewno nie będzie to wybór dla Was. A co Wy sądzicie o takim sprzęcie? Czy u Was taka drukarka by się sprawdziła? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!